Kleo! Wielkie brawa! Brawa, brawo! Dla Kuby tylko ty tak potrafisz, ty już dobrze wiesz co, Kleo. A ciągnie się za tobą trochę ten taki... Ubijanie masła? Hello! Nie, tak nie było absolutnie. Nie! Staram się faktycznie przy każdym nowym klipie tworzyć jakąś nową postać. To ci się popruje, to ty szyjesz to, czy oddajesz do wulkanizacji? Bo to takie, nie? Taka nowoczesna. Pamiętasz taki film z Brigitte Bardot, Barbarella? Co ja wyprawiałem przy tym filmie? Okay. Gdyby mój kineskop mógł mówić, to by za nie mówił. Zmacałaś? Zmacałam. Ale jak to wyglądało? Tak ją położyłaś, tak chodź, chodź. Nie, to jest tak jak odpakowywanie. No ty pewnie nie wiesz, jak się odpakowuje lalkę Barbie. Ja nie wiem. Bo Siadło mi obiecał, że za darmo zagra na moim ślubie. Szukam kogoś, to za darmo zaśpiewam na moim pogrzebie, no. To no, takie logiczne. Nawet nie wiem, czy to drugie nie będzie szybciej. God of glory, Lord of love, hearts on fire. Pracy nie piję. Absolutnie. Naprawdę? Absolutnie. Ja też. A ty coś ten? Przed ten? Przed tym, nie? Ja jak nie ten, to w ogóle nie ten. Maciek, a w którym roku postanowiłeś zostać rajdowcem? Ty nie szukaj gwiazd, one nocą są tobą mną, kiedy wszyscy śpią. To jest ewidentnie piosenka o dealerach. To jest prawie mój syn. Krzysztof Zalewski, brawo! Brawo! Bo ja nie palę, wiesz, już tych świństw. Już przestań, bo ludzie uwierzą, że ja palę i będą mi po nocy pukali, żeby co kupić. No. Podsiadło, niezwykła postać, Cortez, jak już się odezwie, to też ciekawie. No i ty. Trochę miałem taki boycrush na Dawida, lekki. Lubiłeś? Lekko się zauroczyłem Dawidem. Jezus. Jezus. Coming out! Powiedz mi, dowiedziałeś się czegoś o sobie podczas COVID-u? To patrz, jakie fajne pytanie. Publicystyczne. Błyśnij teraz. 4 razy dziennie wychodziłem po chleb. Mm-hmm. I trochę już mi siadało. Twoje dziecko je tylko chleb? Tylko. Ale bardzo drogi. Już mi siadało. Taki Lamborghini w żurbochenku. Żurbochenków, tak. Jak się przygotowywałeś, powiedz mi, do roli ojca? No, jak się można przygotować? Wszyscy to robią dookoła, jakoś sobie radzą. Ja sobie nie poradzę. Ja mam najdłuższy rozbieg. Jeszcze w piłeczkę zagrasz z synem. Tak. Oczywiście, że tak, lekarską. Nie. Ale to sam napisałeś na pewno? Sam napisałem, tak. Okay. Szukałeś mnie, wciąż jestem tam, w starych ubraniach, w skrzypieniu szaf. Opowiedz mi, opowiedz proszę, k***a. Czekaj. Na spokojnie, ale ja wiem... Tatuś! I puenta piosenki, grzeczny bądź, to nie będzie wojny. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Naprawdę. Dziękuję. Bardzo ładne.